Moi drodzy, mamy to ogłoszenie dotyczące drugiej części eventu Halloweenowego w Pokémon GO. Jesteście ciekawi, co jest w tym roku? Na jednym z najgrubszych eventów, jakie czekają wszystkich graczy w Pokémon GO, to oglądajcie. Druga część eventu Halloweenowego będzie trwała od 27 października od 10 rano do 1 listopada do 10 rano, bo przypominam, że 1 listopada już o 10 zaczyna się ten event Dia de Muertos albo Dia de los Muertos, obie nazwy tego święta są używane. Także ta druga część eventu Halloweenowego jest krótsza, ale spójrzmy, co mamy na niej. Vulpix noszący kostium Halloweenowy, Ninetales noszący kostium Halloweenowy, Gengar z taką czapką, tiarą czarodzieja, coś ten deseń, Pumpkaboo noszący strój Halloweenowy i Gurgeist noszący kostium Halloweenowy. I słuchajcie, Shiny Pumpkaboo do zdobycia na tym evencie. Także już widzimy, że to będzie event bardziej pod polowanie na rzadkie Shiny. Tylko 3 dni mamy te Shiniaki w tych kostiumach do zdobycia. To jest zdobędzie, ten będzie miał w pewnym sensie rzadkiego Shiny w rzadkim kostiumie. I to samo dotyczy się Dia de los Muertos, bo wtedy też jeszcze trudniej będzie zdobyć, bo tam są tylko 2 dni, ale film o tym evencie był wczoraj, także jak jeszcze go nie widzieliście, to nadróbcie. Podczas tego eventu będzie można dodatkowo dokupić czasowy research. Za $1 będziesz mógł kupić dostęp do czasowego researcha na Yamaska, za około $5 będziesz mógł wykupić dostęp do dodatkowych bonusów do candy, dodatkowych zadań halloweenowych i przedmiotów dla awatara. Można kupić oba te researche, ale trzeba oba ukończyć przed 10 rano 1 listopada, bo inaczej przepadną. Ale tutaj dalej nie widzę informacji, jakie dokładnie są te bonusy, czy wtedy na przykład candy razy 2 załapanie zmieni się w candy razy 3, czy tak naprawdę potrzebujemy tego candy razy 3, no ewentualnie łapiąc te gengary. Jeśli szansa na XL-ki też będzie zwiększona razy 3, no to wtedy możemy pozbierać te XL-ki do mega gengara, jak ktoś potrzebuje. Jeśli tak by to wyglądało, to nie wiem, czy jestem w stanie polecić zarówno wartość $5, czyli to będzie około 20, pewnie 3 zł. Ten research. Oprócz tego specjalny research, profesor Willow i Ree pojawią się w specjalnym researchu halloweenowym, czyli to będzie taki darmowy research, w którym też będzie można złapać galareńskiego Yamaska, który może być shiny. W jajkach, słuchajcie, podczas tego eventu. To samo co w pierwszej części Halloween widzę, czyli Yamask, galareński Yamask, Fantump, Golett i Noibat, gdzie Noibat jest tym nowym shiny. Fajne, że można trafić tego Noibata, ale no przypominam, że te szanse nie są wysokie, że go traficie. Pamiętajcie, 1 do 5, że w ogóle będzie Noibat, o ile one wszystkie mają równą szansę. I potem 1 prawdopodobnie do 64, że Noibat będzie shiny, więc nam to daje 320, 1 do 320, że trafimy Shiny Noibata z tych jajek. Te Pokémony będą pojawiać się częściej na dziko. Pikachu z taką czapką halloweenową, Vulpix w ubranku, Zubat może być Shiny, Hunter, Spinarak może być Shiny, Markrow może być Shiny, Misdreavus może być Shiny, Sableye może być Shiny, Shapet może być Shiny, Dusclops, Piplup w przebraniu może być Shiny, Yamask może być Shiny, Golett nie może być, Phantom nie może być i Pumpkaboo w przebraniu może być Shiny. Zostały ujawnione, jakie ubrania dostaniemy w sklepie gry. Przebranie Dusclopsa, bandaż na głowę Dusclopsa i opaska na głowę Zubata. Przypominam, że na tym evencie mamy bonusy do candy i przede wszystkim trenerzy powyżej 31 levelu będą mieli gwarantowane XL candy chodząc ze swoim buddy, czyli jeśli to jest buddy typu, nie wiem, PJ, który wymaga 1 km, to co 1 km dostaniecie 1 XL candy. Super możliwość, żeby sobie wymaksować Mega Pidgeota na przykład na 50 level, Mega Beedrilla. Beedrill też bardzo mało kilometrów na candy. Ogółem ja bym to użył właśnie do takich poczków, które chcemy na 50 level zrobić. Ja ewentualnie sobie ustawię Larvitara może na czas tego eventu, no bo jednak łącznie z pierwszą częścią Halloween to jest około 10-dniowy event, no to trochę tych kilometrów się zrobi i trochę tych gwarantowanych XL-ek wejdzie do Tyrka, pomimo że to jest Pokémon, który wymaga 5 km na doliczenie candy. No i oczywiście na rajdach Origin Form Giratina od 20 października do 1 listopada z atakiem Shadow Force. Na jedynkach Sableye, Purloin, Yamask, galariański Yamask, Phantump. Na trójkach Gengar w czapce Umbreon, Drifblim w czapce Drapion i Phantump. Na piątkach Giratina Origin, na mega, mega Banette. Jakbym miał podsumować ten event Halloween? Dużo Pokémonów w przebraniach. No i Shiny Pumpkaboo. Więc mamy już 2 nowe Shiny dzięki 2 częściom eventu, bo w pierwszej części nowy jest Noibat, w drugiej Pumpkaboo i zaraz potem jeszcze można powiedzieć jest taka trzecia część Halloween, czyli Dia de los Muertos, gdzie ten Shiny Duskull w tych kolorowych kwiatkach na głowie, czyli taki mocno
event dla kolekcjonerów rzadkich shiny w rzadkich przebraniach i fanów shiny Noibata, których myślę, że jest dużo. Zróbmy sobie kilka ewolucji do shiny Pokédexu w tym odcinku i odpowiedzmy jeszcze na parę pytań z Q&A. Najpierw shiny Wooper, bo pracujemy, przypominam, w tym momencie nad shiny Pokédexem z generacji drugiej i to będzie mój pierwszy ever w shiny Pokédexie shiny Quagsire. No jest śmieszny ten Pokémon, bardzo fajny, epicki shiny, fajnie, że mam go w swojej kolekcji, złapany w Szczecinie w 20 roku. Pytanie z Q&A, czy pamiętam, jaki był mój pierwszy shiny Pokémon? U ciebie był to Krabi. Wydaje mi się, że shiny Magikarp, ale można to sprawdzić bardzo łatwo, wpisać shiny i zobaczyć według czasu. I tak, rzeczywiście pierwszy to był shiny Magikarp złapany w Czechach, Chlawni Mesto Praha. To był taki event Safari Zone, to było moje pierwsze, z tego co pamiętam, Safari Zone w mojej karierze i chyba jedno z pierwszych Safari Zone na świecie, organizowane w Europie w kilku galeriach handlowych. Pamiętam, że to było w Czechach, chyba w Szwecji, w Holandii i na ten pierwszy Safari Zone na świecie chyba nawet. Pojechałem właśnie do Czech, do Pragi i tam złapałem mojego pierwszego shiny. Wtedy był tylko jeden shiny w całej grze i to był właśnie on. Shiny Magikarp był pierwszym shiny w całych Pokémonach i to był też mój pierwszy shiny. Właśnie dlatego. Muszę dać mu gwiazdkę, żeby go przypadkiem nigdy tam się nie pozbyć i dać mu taga pamiątka, bo jednak pierwszy shiny w historii Pokémon Go to wyjątkowy shiny. Nie mam Ursaringa, słuchajcie, shiny w shiny Pokédexie, ale to sobie chyba zrobimy podczas Committee Day'a na shiny Ursaluna od razu. Miałem shiny Hitmon Topa i tutaj jest troszkę problem, bo mam Tyroga, ale żeby on ewoluował w Hitmon Topa, to musi mieć odpowiednie IV. Jeśli atak jest najwyższy, ewoluuje w Hitmonlee, jeśli defensywa, to w Hitmonchana, a jeśli HP, to w Hitmon Topa. Czyli ten nie ewoluuje w Hitmon Topa i ten też nie ewoluuje w Hitmon Topa, więc mam dwa Tyrogi, ale żaden nie będzie Hitmon Topem. Tutaj nawet jest pokazane, w którego ewoluuje. No to musimy przejść, moi drodzy, do generacji trzeciej i ewoluować sobie Wurmpla Shiny, ale Wurmpla Shiny też jego ewolucja się rozgałęzia. Natomiast tutaj jest mały plot twist, bo ta ewolucja jest losowa. Także nie wiem, czy wyjdzie w tym momencie Silcoon czy Cascoon. Mamy trzy szanse. Mamy trzy shiny Wurmple. Ale jak wyjdzie nam trzy razy to samo, no to dalej nie uzupełnimy wpisów za tę drugą gałąź ewolucyjną i to jest Cascoon. Ale pięknie wygląda ten shiny Cascoon. Elegancki jest. Aż mi go szkoda ewoluować w Dustoxa, no. Zielony, tak trochę jak Metapod albo coś takiego. A Dustox shiny? Nawet nie wiem, jak wygląda shiny Dustox. Taki przyćmiony, wolałem go w poprzedniej formie. Aż żałuję, że zrobiłem tą ewolucję, no ale musiałem do shiny Pokédexu, słuchajcie, co zrobić. Uda nam się zrobić tą drugą formę, czyli teraz Silcoon. Trzymajcie kciuki, żeby to był Silcoon. Jest Silcoon! Udało się! Mieliśmy szczęście, słuchajcie. I całą rodzinkę ewolucyjną uzupełniliśmy, czyli właściwie cztery wpisy w shiny Pokédexie z dwóch Wurmpli. Tak wygląda shiny Beautyfly. No już jest trochę ładniejsze od tego shiny Dustoxa. Ja wolę zresztą motyle od ciem. Wiem, że są ludzie, którym ćmy się podobają, że są takie ładne. Dla mnie nie są ładne, są takie trochę obleśne. To jeszcze odpowiedzmy na jedno pytanie od widzów. Kushi, jak myślisz, jak powinni rozwiązać problem Mega Lucario w Pokémon Go? Jest przecież w miarę rzadki Pokémon tylko z jajek, więc teoretycznie niesprawiedliwe by było, jakby pojawił się na rajdach. Trochę tak, a trochę nie, bo pamiętajmy, że Pokémony Mega, no możesz je złapać na rajdach w ewoluowanej formie od razu shiny. Poza tym, gdybyś zbił Mega Lucario na rajdzie, ewentualnie mógłbyś zdobyć shiny Lucario, ale nie shiny Riolu. Żeby mieć shiny Riolu, dalej musiałbyś wykluwać te jajka. To trochę tak jak z shiny Mr. Mime'em, a shiny Mime'em Juniorem. Dużo osób ma shiny Mr. Mime'a, ale mało osób ma shiny Mime'a Juniora. Napiszcie mi, czy jesteście podekscytowani tym całym ciągiem trzech eventów. Halloween część pierwsza, Halloween część druga, Dia de los Muertos. Dużo shiny, unikalnych, w kostiumach, nie w kostiumach. Zostawcie łapeczkę i obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć.